Dzień dobry, przy porannej kawce jeszcze jestem, już po śniadanku. Dzisiaj na śniadanie serwowałam sobie pastę jajeczną z awokado, przepyszna i z ogórkiem korniszonym. Muszę Wam powiedzieć, że nie wpadłabym na to sama, tak od siebie, żeby właśnie dać do czego? Do pasty jajecznej z awokado, ogórek korniszony. Jako że muszę jechać do miasta, to się szybciutko ogarnę i dzisiaj sobie strzelę krem BB. Te z Misza, o których Wam wspominałam w moich odkryciach roku ubiegłego. Dzisiaj piękna pogoda, no za dużo to jest powiedziane, że piękna pogoda, bo w dalszym ciągu jest zimno, a ja zimy nie lubię, ale pięknie słońce świeci, więc sobie pomyślałam, że malnę się, tak dosyć delikatnie, bo krem BB zawsze ten z Misza rozkładam, dziewczyny, tym. O, jak krem, palcami. I muszę się dzisiaj samoopalaczem opalić, bo muszę Wam powiedzieć, że jestem tak blada, że się źle po prostu z tym czuję. Jakbym była chora. No. Także ogarnę się szybko. Pomyślałam sobie, że jakiegoś vloga nakręcę, nagram. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oby do przodu. Także... Żeby tutaj, wiecie, jak się spinam z nagrywaniem, w sensie z makijażem, jak chcę szybko zrobić makijaż, to rozłączam wszystko, nie oglądam nic, szybko się po prostu ogarnę, więc żeby tutaj Was nie zanudzać i nie gadać totalnie nieskładnie i niespójnie, to się rozłączę, odezwę się do Was, jak się ogarnę, klep, klep, klep i wtedy się odezwę. Tak się chciałam tylko właśnie z Wami przywitać poranną kawką z nowego ekspresu przelewowego. Wiecie co, zepsuł nam się tamten ostatnio ekspres przelewowy, który mieliśmy i tak zastanawialiśmy się, żeby kupić sobie taki ogólnie jakiś ciśnieniowy ekspres, ale u nas to się ze specjalnie nie sprawdza, bo ja lubię pić praktycznie pół dnia kawę. Jak sobie rano zrobię, to sobie tak dolewam, taką dolewkę robię i w ekspresie ciśnieniowym jest o tyle to, że musiałabym każdą kawę po prostu osobno robić, a tak to w tym ekspresie przelewowym jest najbardziej nam wydajnie, najlepiej chyba nam się on po prostu sprawdza, więc przeliliśmy sobie drugi ekspres przelewowy za niewielkie pieniądze, robię sobie, tylko że z większym dzbanuszkiem. Teraz mamy z większym dzbanuszkiem, bo tamten był dosyć mały, tamten mieścił litr, a ten mieści chyba półtorej. No chyba coś takiego. Nawet nie cały litr tamten mieścił. No i tak jest najlepiej, bo po prostu się zrobi dzbanuszek i jak mam ochotę, to sobie kawę dolewam i to jest praktycznie mój drugi kubek teraz. Zresztą ja nie piję takiej mocno ciemnej kawy, w sensie czarnej, z rana i w ogóle. Ja od wielu, wielu, wielu lat już piję kawę i nawet z rana właśnie z mlekiem, ze śmietanką, bo czarna kawa mi po prostu totalnie nie podchodzi. Dobra, ogarnę się szybciutko i odezwę się do Was za chwilę, to sobie jeszcze kawki dopiję. Dobra dziewczyny, ja jadę, muszę jechać coś załatwić, więc tak się odezwałam tu na chwilkę. Pięknie słońce świeci, ale jest mróz. O, mróz jak fiks. No i nie mam takiej pośredniej kurtki. Powiem Wam szczerze, że jak ja się ciepło, w sensie ubiorę tak okej, na przykład bluzę albo coś takiego i jak założę tą kurtkę, to mi jest za gorąco. Pytałyście się dziewczyny, skąd jest ta kurtka? W sensie, no tak chyba z 5 dziewczyn mi gdzieś tam napisało. To kurtka jest z Shein i ja
Dzisiaj postaram się nagrać filmik z taki haul zakupowy, bo ostatnio kupiłam parę, to znaczy kupiłam, no zamówiłam raz, dwa, chyba pięć rzeczy i Wam pokażę. Kurtka jest po prostu mistrzostwem. Bardzo długi czas szukałam takiej kurtki właśnie pikowanej, czarnej, ciepłej, nie krótkiej, taka, żeby po prostu na plecy zachodziła, no i na Shein kupiłam. Także Wam pokażę, podlinkuję, jeszcze możecie sobie zamówić, bo muszę Wam powiedzieć, że z Shein dostawy towar dochodzi dużo szybciej niż na AliExpress. I nawet ostatnio myślę, żeby zamówić tam rzęsy, trochę popróbować jakiś rzęs, ale tak bardziej, wiecie, pod makijaże, tylko pod sesję zdjęcia, żeby to tak na chwilę było, bo to będą, myślę, że jakieś takie grubsze, bardziej puchate rzęsy. No, także sobie zobaczę. Ja wiem, że jakość ciuchów ogólnie na Shein, tych takich pewnie tańszych, no daje wiele do życzenia, ale no umówmy się, praktycznie wszystko jest produkowane w Chinach. Dobra, jadę sobie powoli, bo jest ślisko, więc się muszę skupić na drodze, skoczę sobie zawieźć papiery do urzędu, skoczę szybko do sklepu kupić wodę mineralną, bo się skończyła, no i lecimy z tym dniem. Dobra, zabrałam się za ogarnięcie troszeczkę toaletki. Powiem Wam szczerze, że udało mi się sprzedać dwa, w zasadzie to trzy zestawy tych kosmetyków, ale w dalszym ciągu mam tego masę. A naprawdę myślę, że za pięć dyszek ja to sprzedałam, a jest warte grubo ponad stówkę niektóre, to powiem Wam szczerze, że zdecydowanie za dużo tego mam i to jest, słuchajcie, odwieczny problem blogerek, influencerek i tak dalej, gdzie dziewczyny dostają masę kosmetyków, no nie oszukujmy się, żeby użyć to wszystko, zacząć zużywać to wszystko, no to musiałabym każdego dnia malować się po kilka razy dziennie na dobrą sprawę. Także staram się to wszystko naprawdę jak najbardziej minimalizować, jeśli chodzi właśnie o jakieś tam kosmetyki, zakupy i tak dalej. W sumie to ja nie kupuję już kosmetyków. Większość rzeczy, które gdzieś tutaj właśnie mam, no to są rzeczy, które dostałam. No ale dalej jest tego zdecydowanie za dużo, ale staram się to, wiecie, co jakiś czas przeglądać i pozbywać się wielu właśnie gdzieś tam rzeczy. Także ogarnę sobie tutaj tą toaletkę jeszcze i w planach mam nagrać jeszcze dzisiaj, nie nagrać, sorry, malnąć chyba jakiś makijaż, żeby zrobić sobie, ale zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Także dobra, tutaj poniekąd mam już ogarnięte to, co chciałam. Dobra dziewczyny, ja tu jeszcze tak na sekundkę, dosłownie na chwilkę przyszłam u góry, bo zmierzyłam sobie taki komplet, który właśnie ostatnio kupiłam na w Kropie, na przecenach, także daję cynka, że za niecałą stówkę chyba, tak, za niecałą stówkę macie bluzę, taką krótką, widzicie, ona jest taka troszkę szersza i ma bardzo długie rękawy, o, coś takiego. To jest taki jakby nietoperek. Spodnie są z takim dosyć naprawdę wysokim stanem. Kieszonki bardzo fajne. I to, co mi się z dziewczyny podoba, to, że materiał jest taki, no powiem Wam, na teraz jest idealny, bo to nie jest taki cienki dres, tylko on jest taki troszeczkę grubszy, fajny ze stójką i ja mam rozmiar L. Wzięłam L-kę, bo mi tu na tyłku nic nie opina, M-ka podejrzewam, że też by była, ale na przykład bluzę, górę wzięłabym jeszcze rozmiar większą, żeby ona była jeszcze bardziej luźna, ale coś takiego jest teraz w Kropie, także daję Wam cynka tylko w tym kolorze. Naprawdę bardzo przyjemny materiał, nic nie gryzie, super. No ale jestem ciekawa, jak będzie się spisywał po praniu. Dobra, ściągam to, bo jest tak niesamowicie ciepło w domu od słońca, od paneli, że zaraz się roztopię. Dobra, zmywam makijaż, bo nawilżyłam, ściągnęłam rzęsy i słuchajcie, oj, co to, woda. Ten balsam do demakijażu z Pyongyangul z La Rose. Muszę Wam powiedzieć, czy to jest w ogóle jakieś mistrzostwo, jakie to jest
wydajne, lekkie i jak fenomenalnie domywa makijaż, to jak się nad tym zastanawiałyście, to koniecznie musicie sobie spróbować. O, taka ilość wystarczy praktycznie na całą twarz. Któraś z Was mi pisała, że poprosimy więcej pielęgnacji z łazienki, takiej bliskiej, to proszę bardzo. No, patrzcie, jak to rozpuszcza pomadę. Tak, tak. Dobra, dzisiaj plan jest taki, że ja się muszę dzisiaj opalić samoopalaczem, bo nie mogę patrzeć po prostu na to, jaka jestem bioła. I kiedy ja włosy farbowałam? Z 2 tygodnie temu, no może ponad chyba. I po prostu już mam taki odrost siwy, że to jest w ogóle masakra. Także dziś sobie jakąś maseczkę nałożę jeszcze teraz, żeby później sobie po prostu samoopalaczem się opalić. O, wszystko po prostu. I jeszcze dzisiaj, teraz nałożę sobie, po tym jak zmyję makijaż, to słuchajcie, nałożę sobie tą maseczkę z Hello Body. Też właśnie z tego pudełka Pure Beauty ostatniego. A jeszcze zanim sobie tą maseczkę nałożę, to razem pokażę Wam właśnie to, ten scrub z Hello Body. O, to dostałam ostatnio w tym pudełku Pure Beauty. Cholernie drogie kosmetyki. Nie wiem, nie wiem. W dalszym ciągu nie mam się przekonać, co jest takiego wow w tych kosmetykach Hello Body, że one tyle kosztują. Prawda jest taka, że są faktycznie dobre. Fajnie pielęgnują skórę i cerę, ale no, to już słuchajcie, tańsze są kosmetyki marki Apis. A naprawdę świetne są. Widzę jakieś większe wow po tamtych kosmetykach. No, a ten scrub, słuchajcie, wygląda tak. On ma sobie duże, takie naprawdę dosyć duże drobinki kawy i orzecha, przez co może być, on na pewno się nie nadaje do skóry wrażliwej i suchej, bo te drobinki peelingujące są naprawdę ostre. Tak, a ja tego peelingu enzymatycznego z Biolawen, o którym Wam mówiłam kiedyś, nie kupiłam jeszcze. Także na razie wykorzystuję to, co mam. A że ja mam grubą skórę i cerę tłustą, to takie mocne zdzieraki na mnie kompletnie, wiecie, nie wpływają w żaden sposób negatywnie. Teraz sobie to tylko dotrę, zmyję. Naprawdę powiem Wam, że połączenie tego olejku do demakijażu, tego skrabu, naprawdę bardzo fajnie buzię mi wygładziło i widzicie, że jest troszeczkę zaczerwieniona, ale to właśnie przez to, że ten zdzierak jest dosyć mocny. No i teraz sobie nałożę tą maseczkę i już kończę Wam, o co mi chodzi. Także wiecie, że ja do takich mega szczupłych, chudych i fit osób nie należę i jakie było moje ogromne zdziwienie, kiedy wczoraj w skrzynce pocztowej na mailu dostałam propozycję współpracy barterowej. Oczywiście z kim? Z Oceans Apart. Tak, nie ukrywam, jaram się naprawdę, bo ani mi się nie marzyło, ani nigdy nawet nie myślałam o tym, że kiedykolwiek mogłabym współpracować z firmą, która specjalizuje się właśnie w sportowych strojach, w strojach, które są dosyć mocno dopasowane. Ale nie ukrywam, że tak samo jak i właśnie m.in. Oceans Apart oraz Pro Gym, jak się nazywa ta druga taka firma, która Dane na przykład z nimi współpracuje. No nie ukrywam, że mi się marzyły takie zestawy, getry i topy. Wiecie, że ja w getrach bardzo często chodzę i głównie w moje stylówki to są getry, dresy, leginsy. Jak założę jeansy, to czuję się po prostu za bardzo opięta, spięta, bo to nie jest elastyczne i naprawdę jeansy bardzo rzadko noszę. No i jakie było moje zdziwienie, kiedy wczoraj właśnie dostałam maila z propozycją współpracy, oczywiście wysłanie statystyk i tak dalej. I dzisiaj dostałam odpowiedź, że są zainteresowani właśnie lokowaniem produktu w moich filmach. No i oczywiście się zgodziłam. Hello, umówmy się. Która z nas by się nie zgodziła za przepiękne sety właśnie z tej firmy? Myślę, że
Nie ma osoby chyba, która by nie znała i gdzieś tam na Instagramie, na YouTubach, na Facebookach nie zauważyła choćby reklamy tych ciuchów. Także bardzo się cieszę. Odpisałam oczywiście ładnie na maila. Szczerze napisałam im, że nie spodziewałam się, że taka firma jak Oceans Apart napisze do takiej zwykłej dziewczyny jak ja. Tak pisałam dosłownie, słowo w słowo. Gdyż nie należy do jakiejś fit dziewczyn. Dobra, tak się trochę jeszcze tutaj masuję, no i tak jak mówię, kończąc, bo Antosia przyszła, więc już muszę się spinać, sprężać. No napisałam, że nie należy do osób fit szczupłych, mam brzuszek, mam celulit, mam uda, mam tyłek, tak im napisałam i podsumowując mojego maila, właśnie dałam pani znać, że jestem bardzo ciekawa, jak wasze stroje będą prezentowały się na takich zwykłych osobach jak ja. Ogólnie to pani mi tam napisała, że ich ideą jest nie to, że promują osoby, które ćwiczą i tak dalej, tylko osoby, które czują się dobrze w swoim ciele. Dobra, kończę już powoli, bo już Antośka mi nie daje spokoju. Domywam sobie właśnie tą całą pielęgnację, ale muszę wam powiedzieć, że bardzo fajna buzia jest. No i muszę wam powiedzieć, że jestem niezmiernie ciekawa, jak te sety będą wyglądały na mnie i czy faktycznie materiał jest na tyle porządny i na tyle gruby, że nie będzie przebijał celulit. Także mam nadzieję, że też jesteście ciekawe i czekacie na ten efekt, na tą prezentację tych strojów. No i zobaczymy. No tak, tak. Nie ukrywam, że bardzo mnie cieszy ta współpraca i ta propozycja tej współpracy. Od razu człowiek, od razu wiecie, czuję się taki bardziej dostrzeżony, że nie liczą się tylko właśnie lajki, idealne życie, idealna sylwetka, tylko normalne kobiety, my, które czasami zjedzą fast fooda, które nie ćwiczą, bo albo nie mają na to czasu, albo nie czują tego, albo po prostu siebie akceptują. Także bardzo się cieszę. Tymczasem uciekam do dziewczyn, zrobiłam sobie... Jezus, super jest ta buzia. Niesamowicie mam wrażenie w ogóle, że moja cera, nawet bez opalacza, samoopalacza, zrobiła się bardziej ujednolicona i nie wiem, czy to jest zasługa czasami tego serum z Estée Lauder, które dostałam od Asi. Tak, być może, ale a może się nie będę opalać, bo może tak ładnie wyglądam. Dobra, nieważne. Także mam nadzieję, że cieszycie się razem ze mną z tej współpracy z Oceans Apart. Niedługo mnie zobaczycie śmigającą, kurde, topach i getrach. No, jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać. Także dobra, uciekam, bo dziewczyny tam już chałupę chyba rozwalają z tego, co słyszę. Jeszcze raz polecajka, ten balsam do demakijażu z Pyong Hangul z La Rose, minus 10% na La Rose z kodem Kasia L10. Ja się zabieram właśnie za moją pyszną sałatkę. Zrobiłam wczoraj sałatkę ryż basmati, tuńczyk, kukurydza, pietruszka, koperek, słonecznik prażony. Tutaj mam bułeczkę i paprykę i ser. Także zabieram się za jedzonko. No, także ja dzisiaj już kończę tego vloga, bo już mi się troszeczkę materiału pozbierało. Dzisiaj jest trzeci dzień, jak dogrywam cokolwiek, więc mam nadzieję, że trochę mi się tego nazbierało. Także zabieram się za montowanie. Będę sobie jadła sałatkę, zabieram się za montowanie tego filmiku i dzisiaj jeszcze czeka mnie jadę na tańce z Leną, w sensie ją zawieźć, kupię sobie jakieś zakupy, bo mam zamiar dzisiaj zrobić jeszcze, no to dobra, nie dzisiaj, kupię dzisiaj, bo wrócę późno i na jutro tarta z brokułem i z kurczakiem, bo mam brokuł, który kupiłam ostatnio i zapomniałam sobie totalnie o nim, już nie jest taki, wiecie, zarewelacyjny, więc w tarcie zapieczony będzie naprawdę idealny. Także dobra, uciekam, życzę miłego dzionka tygodnia wam i widzimy się w kolejnych filmach. Pa!